Kiedy jak już ten zwołamy zagrać wspólnie w jakąś grę? Nawet nie ma co grać teraz. No. Gajos się zawiesił na Apexie. Ja się zawiesiłem. Co się tam wydarzyło z tym, tym Division? To, że się przydarzył wam, czy co? Mieliście wujkę grać, czy co? Nie, ja nie mam wujki. Gajos kupił dwójkę i oddał. Nawet nie wiem, czy zagrał. Nie wiem, to było dla mnie dziwne. No właśnie nie, no właśnie aż nie gajosowe. Bo żeby kupić grę i po premierze chwilę i w nią nie zagrać, to takie trochę dziwne. Ariel pewnie czeka, żeby kupić jakąś kolekcjonerkę w pudełku, jak stanieje. A ja jedynkę zainstalowałem jeszcze raz. Fajnie mi się w to grało. Nawet z Łukim pograłem trochę. Nawet tam żeśmy połoili. Było fajnie, naprawdę. Bardzo sympatycznie. Aha, nie da się. Oj, coś się chyba wydarzy tutaj. Chciałbym tak samo znowu ściszyć przed burzą. Nie mam pojęcia. Spotykam kolejne ciała graczy. Czyli ktoś tu padł. Niki są ich, czyli gdzieś musieli zginąć w tym rejonie. Czyli potwory tam jakieś ziemi przyłazi, tak? Tak. Zabrałem jego forsę. O, tu kolejny, o kurde. Klipem jesteś, zobacz. No, ale akcja. Jakieś itemy mają tutaj auto leczące. Możesz worek normalnie za to zabierać? No, takie losowe itemy jakieś ci wyrzuca ich. O, goddammit. No, jak padnę, to tak. Ale jak wrócę... to mogę odzyskać te wszystkie itemy, które zgubiłem. No nie, jak jeszcze raz, jak zginę drugi raz, to niestety nic z tego nie będzie. Borderlands 3 to wpłacili kręci, nie bardzo.
No nie bardzo. O oh shit, co tu się dzieje, chłopie? O stary, jak to zobaczysz? Japończycy mają tylko takie pomysły. Były takie... Coś dziwnego tu się wydarzyło. O kurwa. Stary, jest jakiś boss, któremu zabrałem już połowę HP, a jemu rośnie level. Już ma level 5, połowa HP. No. Nie wiem, czy to się da tak zrobić.